5 października parafianie, przyjaciele i ludzie dobrej woli licznie zgromadzili się w kościele świętego Jana Pawła II we Lwowie, dziękując Bogu za 23 lata posługi w Ukrainie księdza Grzegorza Drausa, z których 12 lat pełnił on we Lwowie funkcję proboszcza parafii świętego Jana Pawła II. Dziękczynną mszę świętą celebrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, razem z księdzem Grzegorzem Drausem, księdzem prałatem Janem Niklem, dziekanem dekanatu lwowskiego oraz licznie zgromadzonymi księżmi, którzy przybyli, aby rozdzielić radość tego święta z księdzem Drausem. Po mszy świętej błogosławieństwie arcybiskup podziękował księdzu Grzegorzowi za oddaną służbę, za gotowość i chęć niesienia dobrej nowiny w więzieniach i szpitalach, a także za otwartość na tych, którzy ucierpieli w wyniku wojny. W dowód wdzięczności arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wręczył księdzu Drausowi pamiątkowy medal świętego Jana Pawła II i wyraził nadzieję, że błogosławieństwo i patronat świętego papieża będzie towarzyszyć jemu we wszystkich jego podróżach i wszelkich przedsięwzięciach duszpasterskich. Na mszy świętej byli też obecni przedstawiciele władz miejskich Lwów, którzy odznaczyli duszpasterską gorliwość księdza Grzegorza, która dopełniała duchowe oblicze Lwowa. Ksiądz Grzegorz Draus należy do drogi neokatechumenalnej i był założycielem wspólnot lwowskich. Był także aktywnym kapelanem więziennym, a w szczytowym okresie pandemii COVID-19 aktywnie odwiedzał pacjentów w szpitalach, zanosząc im komunię świętą, dodając także ludziom otuchy i pocieszenie. Z pierwszych dni pełnoskalowej wojny ksiądz Grzegorz otworzył drzwi Centrum Świętego Jana Pawła II dla uchodźców. I ludzie, którzy przez wojnę stracili wszystko, znaleźli tu nie tylko dach nad głową, ale także nadzieję i wiarę. Przez 12 lat posługi we Lwowie ksiądz Grzegorz Draus organizował liczne wydarzenia ekumeniczne z udziałem przedstawicieli różnych wyznań i religii, nawiązywał przyjazne i dobrosąsiedzkie relacje z okolicznymi wspólnotami wyznaniowymi i parafiami, był także jednym z najaktywniejszych proboszczów Lwowa. Redakcja katolickiego media Skela łączy się w modlitwie w intencji księdza Grzegorza Drausa i życzy wszelkich darów Ducha Świętego na nowym miejscu służenia, gdzie go pośle Święta Matka Kościół.